Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą mszę świętą, zwłaszcza tych, którzy pragną przez udział w tej mszy świętej, a potem w marszu różańcowym wynagradzać Matce Bożej, Królowej Polski za niespełnienie przez nas jasnogórskich ślubów. W szczególny sposób witam za księży kości, naszym, które pozwolę sobie przedstawić, przewodniczy mszy świętej, dr Józef Matuszyński z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Współkonserwatorami są ksiądz Leopold Powiersza z Krosna, ksiądz Bolesław Kielan z Archidiecezji Warszawskiej i ojciec Paweł Bryan, pasjonista z Karagandy w Kazachstanie. Natomiast szczególnie witam serdecznie księdza profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który dzisiaj do nas kieruje słowo, wygłosi homilię. Wszystkich zapraszam do gorącej modlitwy, a intencja tej mszy świętej: z Maryją módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Stajemy przed Bogiem skruszeni, prosząc Go o miłosierdzie i przebaczenie i darowanie naszych win i grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogu uczyniłem i zaniedbanie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepokładam Najświętszą Matkę zawsze dziecię, wszystkich aniołów i świętych i nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Wszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zmiłuj się nad nami. Tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.
Egipcjanie źle się z nami obchodzili. Gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przemysłowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie. Wejrzał na naszą ręce, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi Panu. Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu, Bogu swoim. Oto Słowo Boże. Amen.
siusta Jordana i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół stąd. Jest bowiem napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić będą cię, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie.